Paweł Pawlak przed galą Babylon MMA 18, ale ten czas leci już 18 gala. I druga gala z udziałem twoim i Adriana Błoszyńskiego w walce wieczoru. Długo na to czekaliśmy, ale się w końcu doczekaliśmy. Z twojej strony też zadowolenie, satysfakcja? Tak, dokładnie. No, bardzo się cieszę, że w takiej sytuacji, jaką mamy w kraju, udało się zrobić tą galę, ponieważ była na początku trochę zagrożona, także cieszę się, że mogę zrobić trzecią walkę w tym roku, no i jeszcze z Adrianem, więc jestem bardzo szczęśliwy, bo chciałbym wyrównać rachunki i trochę, że tak powiem, pokazać się lepiej niż w lutowej walce. Lutym było tak, że chyba troszkę byłeś rozczarowany werdyktem, z tego co pamiętam. Znaczy nie, ogólnie no werdykt sprawiedliwy moim zdaniem, no początek walki mój, później już był, część walki była powiedzmy Adriana, tak, Sabe to było, ale myślę, że fanie Maroxa chociaż się trochę pośmiali. No wiesz co, pewnie tak, ale z drugiej strony tak sobie myśleli, zawodnik po UFC, to tak akurat w tym elemencie troszkę zaskoczył, jeśli chodzi o te braki, które tu zaistniały. Rozumiem, że tym razem tak źle nie będzie, jeśli chodzi o kondycję. Na pewno nie, ponieważ no, w lutym po prostu byłem chory, tak, i nawet nie wiedziałem na co. Dopiero to znaleźliśmy tak naprawdę po miesiącu i dopiero w kwietniu byłem wyleczony tak naprawdę, więc dlatego miałem paliwa na jedną rundę, bo miałem bardzo dobre okres przygotowawcze, a tak jak było widać nawet w czerwcu, no to w czerwcu przewalczyłem te no, w sumie 2,5 rundy, tak, no bo w trzeciej go znokautowałem, ale to co rundę byłem coraz mocniejszy, tak, a tutaj już po jednej rundzie to ja już umierałem i mogłem iść do domu, tak. A było widać, że no te trzy rundy to legenda pijanego mistrza było i samo to bardzo wyglądało, tak? Więc przepraszam was wszystkich. No dobrze, no to myślę, że przeprosiny przyjęte, tak sobie myślę, że ta ciężka twoja choroba to chyba już nie był jeszcze ten koronawirus, który się teraz tak... A może, no bo to wiadomo, to... Niby dopiero od, się zaczynało wtedy. Od listopada może byłem pierwszym takim odbiorcą tu w Polsce. No właśnie, kto wie. No ale teraz to w takim razie już raczej nie grozi w tej sytuacji, natomiast jeśli chodzi o walkę rewanżową, to też, tak jak sam wspomniałeś, nam nie grozi. Już oglądanie takiej twojej tej postawy, jeśli chodzi o kondycję słabszej, zdrowie dopisywało tym razem, jak rozumiem. Tak, mam dobrą dyspozycję, od sierpnia trenowałem bardzo mocno. Tak naprawdę tą walkę nam też trochę przekładali, bo miała być w październiku też, no, później wyszło, że dopiero listopad, tak, więc... Bo nawet o kwietniu jeszcze wcześniej była mowa, dopiero skoro, zanim pandemia się pojawiła. Tak, był na początku kwiecień, ale dla mnie dobrze, że to nie był ten kwiecień, bo ja coś tam próbowałem trenować, to od razu łapałem stany zapalne, znowu kręciło mi się w głowie, i, bo znowu była legenda pijanego mistrza, także no, tak naprawdę do marca, do nawet tak... 10 marca chyba mniej więcej, to walczyłem z tym mocno, a tak naprawdę dopiero wyzdrowiałem po tam jakiejś tam kuracji antybiotykowej dopiero tam na początku kwietnia, więc i tak nie byłbym przygotowany, musiałbym odwołać tą walkę, więc dla mnie dobrze, że ta koronka wpadła tutaj. No proszę, jeden z niewielu zadowolonych. Dobrze, no to skoro tak mówisz o tych przygotowaniach i o tym wszystkim, co tego tyczy, trochę o tym porozmawiajmy, trochę o tym popowiadajmy, bo tutaj chyba niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o twoją osobę w porównaniu z tym, co wcześniej gdzieś preferowałeś, jeśli chodzi o treningi. No nie do końca, bo trochę zmieniłem w tych przygotowaniach, ale to będę mówił po walce o tym. Naprawdę mocne przygotowania, jeszcze tam u nas w Octopusie no, na bardzo mocny skład się zrobił. Dużo przyjezdnych zawodników jest, tak na przykład w KSW teraz ten Chris, Surdum. Dużo dobrą naprawdę ekipę mamy pod moją kategorię wyższą, więc naprawdę mocno przepracowany okres, z którego jestem bardzo zadowolony i chciałbym go pokazać już jutro. No właśnie, to może troszkę jeszcze o tym powiedzmy, bo to mówisz, ta ekipa powiększona między innymi o tego tutaj zawodnika. Jaki to jest zawodnik? On tak, jak go pytano, pytaliśmy, to tak mówił właśnie, że tam szukał i tu jest zachwycony. No tak, bo nas jest 10 generalnie w tej wadze i taki, no, wszyscy są mocni generalnie, tak. No, w klubie mamy tak samo Marcin Krakowiak, tak, no to znane gwiazdy, Adrian Bartosiński, tak, inni jeszcze zawodnicy, tacy ciężsi, ale którzy nie startują, ale też są mocni. Naprawdę mocna ekipa, tak. Chris też bardzo dobry, wszechstronny tak naprawdę, więc naprawdę kapelę mamy mocną w tej kategorii wagowej. Myśli, że da radę, jeśli chodzi o KSW, bo rozumiem, że jeszcze będzie walczył w tej organizacji. Ale Chris czy... Mhm. Tak, Surdum. Chris ma teraz walkę z... No właśnie. Myślisz, że da radę? Myślę, że da. Też zależy, jaki Albert będzie przygotowany. On też, wiadomo, że Albert no, dużo tych kontuzji niestety nałapał w swoim życiu tak naprawdę i pytanie, jakby się przygotuje, tak? Czy te kontuzje też go nie poniszczą trochę, tak? No, w tym sporcie te kontuzje, jak nas męczą cały czas, no to czasami ciężko jest przygotować, tak? Także to zależy też od dyspozycji Alberta, ale myślę, że takie 60 na 40 bym stawiał na Chrisa. Czyli aż tak tam wam zaimponował?
No tak, no jest sumienny bardzo, tak, jest, no da się z nim mocno porobić, także no jest dobrym zawodnikiem. Wygrał z Piotrem Halmanem też, tak? Więc, no więc właśnie. Jednak to coś znaczy, tak? Wiadomo, te ostatnie jego walki, no to nie były z jakimiś mocnymi przeciwnikami, ale no samo nazwisko Piotra Halmana, no to mówi samo za siebie, tak? Że jednak no wygrał z naprawdę mocnym przeciwnikiem, tak? No właśnie. To sobie porozmawialiśmy chwilkę o twoich kolegach, jeszcze teraz pozwolę sobie wrócić do ciebie, no bo przecież to ty w końcu jesteś jutro bohaterem walki wieczoru drugiej z Adrianem Błeszyńskim. Myślę, że i on już trochę więcej wie o tobie, ale ty też troszkę więcej wiesz o tym, czego można się po nim w tym pojedynku spodziewać. On się przygotował z Marcinem Heldem. Ja nie pamiętam, przed pierwszą walką chyba też były takie przygotowania, o ile dobrze pamiętam, z Marcinem Heldem. No właśnie. Tam kondycyjnie troszkę ci czegoś zabrakło. Myślisz, że te szkolenia z Marcinem Heldem jemu na tyle mogą pomóc, żeby radził sobie z twoimi parterowymi możliwościami? Myślę, że nie, bo to jest za krótki okres po pierwsze, tak. Myślę, że tak koniec sierpnia zaczął przygotowania pod tą walkę. Tak naprawdę Adrian przygotował się też pod walkę bokserską, więc myślę, że w to dał całe serce i przygotował się typowo boksersko. Tam, nie wiem, pewnie 2 miesiące na pewno trenował, bo on jest raczej sumiennym zawodnikiem, takim charakternym, który no zawsze trenuje na 100%, tak? Także myślę, że robił typowe przygotowania pod boks i na pewno nie robił wtedy jiu-jitsu, więc myślę, że tam 3 miesiące, czy tam 3,5 na przygotowanie pod MMA i parteru, tak się no nie nauczysz się tak szybko, tak? To lata potrzeba, żeby złapać te wszystkie myszki i tak dalej. No wiadomo, technikę możemy załapać, ale żeby to później wykorzystać w walce, no to no nie wydaje mi się, żeby to tak mu to wyszło, tak? Także myślę, że no dużo nie zmieni w swojej walce, na pewno będzie stawiał na swoje mocne ręce i myślę, że tutaj będzie chciał wygrać tą walkę. A tak mówisz o tym, że jak się do bokserskiej walki szykuje, to tam z tym parterem i z tymi umiejętnościami innymi różnie bywa. Powiem ci, że ostatnio dużo się mówi o takim człowieku, który też do bokserskiej niby się szykował, a wziął i obalił, jeszcze kopał. Także to wiesz, to nie wiadomo nigdy. Wszechstronny, tak? Wszechstronny. Jak oceniasz całe to zdarzenie? Widziałeś to w ogóle? No tak, no później to w internecie gdzieś tam widziałem, tak, bo ja tak nie oglądam tych gal. No żenująca sytuacja, ale no wiadomo, myślę, że Najman to po prostu jest dobry biznesmen po pierwsze i pewnie chciał to zrobić jakoś w ten sposób, żeby wyjść z twarzą z tej walki, nie przegrać, nie wiem, przez nokaut czy coś. No i dlatego ta dyskwalifikacja, tak? No zrobił to mądrze, ale no z tego, co tam czytałem, to może nie dostać garzy, no to już będzie gorzej dla niego. Ja popieram takie rzeczy, bo no dla mnie on nie jest jakimś tam wielkim sportowcem, ale jest dobrym biznesmenem i naprawdę robi to inteligentnie, tak? Więc jak widać, no zarabia na tym dobre pieniądze i no robi to tak, żeby było dobrze dla niego, tak? Więc swój cel robi, tak? To zapytam Cię jeszcze tylko o to, bo też pytam o to, mam okazję kilku zawodników, zresztą miałem się ich spytać o to właśnie, pojawiły się już takie pierwsze głosy, że jeśli ewentualnie, bo gdzieś tam też się o tym mówi, mógłby Marcin Najman pojawić się na gali którejś naszej polskiej organizacji, no to już jeden czy drugi zawodnik mówili, że oni nie będą walczyć dla tej organizacji, jeśli taka sytuacja by zaistniała. Jak oceniasz takie stanowisko, jak oceniasz takie podejście do tego zdarzenia? No jeśli ktoś jest, wiem o kogo chodzi, tak, no jeśli ktoś jest już jakąś gwiazdą w tej organizacji, to może powiedzieć jakieś zdanie, tak, ja no wiadomo, nie jestem jeszcze żadnym mistrzem, więc no ciężko mi się wypowiedzieć. Ale w UFC walczyłeś. Tak, dokładnie, ale no wiadomo, no jest to słabe, bo to nie jest promowanie sportu ogólnie, tylko takich no, słabych zachowań. No nie ukrywajmy, że te walki nigdy Najmana nie były jakieś, że tak powiem, na jakimś wysokim poziomie, tylko były jakie były. On jest biznesmenem, ja myślę, że to też nie jest prawda, że zgłosiły się nagle do niego jakieś federacje, tylko on to powiedział pod publikę, tak jak większość rzeczy robi pod to, żeby to po prostu były zasięgi, tak? No nie ukrywajmy, że jak Najman coś powie, to ma 1000 komentarzy i lajków, tak? No i się sprzedaje, tak? Na tym to polega, myślę, tak? A nie, że on coś powie i tak to jest, tak? Ciężka praca, mówisz co, nie opłaca się w MMA w tej sytuacji? Troszkę nie ma takiego w tobie, tak może wyczuwam taką delikatną nutkę takiego żalu, że wy tutaj, no właśnie, walczyłeś w UFC, masz za sobą jakieś tam osiągnięcia w tym sporcie i co? I nie ma aż takiego huku i szumu przy okazji tej walki, choć ona, myślę sobie, na duży huk i szum jednak zasługuje. No tak, no tak to wygląda. No wiadomo, ja nigdy nie byłem celebrytą, byłem sportowcem, nigdy na mediach społecznościowych nie robiłem jakichś zaczepek, czy nawet na ważeniach, tak, no jestem spokojnym człowiekiem, więc nawet nie umiałbym tak zrobić. No ale to jest biznes. Teraz są inne czasy niż kiedyś. Ja tam tak naprawdę od jakiegoś tam niedawnego czasu dopiero mam te Instagramy i Facebooka. No bo to teraz wiadomo, no media są najważniejsze tak naprawdę, no dla organizatorów, żeby z tymi kibicami być cały czas. A teraz są takie czasy, że no, na przykład Fame MMA, no, mają tych swoich
jak to nazwać, influencerzy, tak? Tak, no coś takiego. No sprzedają się dobrze, tak, mają swoich fanów młodych tak naprawdę, no i ludzie chcą ich oglądać, tak, na tym polega teraz są czasy internetu. I no internet wygrywa, tak, ze sportem niestety, tak. No tak to jest, tak, takie czasy, tak, więc... Ale ja raczej nie będę taką osobą i będę taki, jaki jestem, nie będę się tam sprzedawał. Będę po prostu robił to, co lubię i... No i to mi wystarczy tak naprawdę. To powiedz już tak podsumowując, mówisz, że to ci wystarcza to, co robisz i ten sport dla ciebie jest bardzo istotny i to właśnie w sporcie tutaj się realizujesz i chciałbyś dalej się realizować. W związku z tym ta walka, no właśnie... Co może dla ciebie oznaczać to zwycięstwo, co może dać? Poza tym oczywiście, że będzie zwycięstwem i że da pas. No na pewno wielką satysfakcję, bo nie ukrywajmy, no, że już chciałem ten pas zdobyć z Danielem Skibińskim 1,5 roku temu tak naprawdę, przegrałem decyzją. Teraz ta lutowa wpadka, no byłem pewny zwycięstwa, naprawdę byłem w bardzo dobrej formie i wyszło jak wyszło. No i teraz przydałoby się do 3 razy sztuka tak naprawdę, tak jak... Nie wygram tego pasa, to nie wiem, co to będzie tak naprawdę. No właśnie, co to będzie? No, na pewno by wielka przykrość, tak, ale nawet no, nie mam takich myśli, że mógłbym to przegrać, tak. No, idę po zwycięstwo, nie po to trenuję ciężko, trenuję, pracuję, żeby teraz no, dać plamę, tak. Dam na pewno siebie wszystko i się nie poddam, tak. Także na pewno zostawię tam całe serce, tak jak zostawiłem w lutym, tak, bo w lutym no tak naprawdę już powinienem odpaść od 3 rundy, powinienem być znokautowany i nie wsadzić, a ja cały czas serduchem szedłem do przodu, żeby chociaż coś spróbować, tak, teraz jestem zdrowy, więc myślę, że zrobię robotę. No i niech tak będzie, niech to będzie rzeczywiście znów tak emocjonująca. Dobry, nie aż tak bardzo. Dobra, nie aż tak bardzo emocjonująca, ale jednak emocjonująca walka na gali Babylon MMA 18. Pojedynek wieczoru, Paweł Pawlak, Adrian Błaszczyński. To już za moment, za chwileczkę na gali tej właśnie, którą będziemy oglądać. Dziękuję ci bardzo. Również dziękuję. Pozdrawiam wszystkich sponsorów, pozdrawiam fanów Maroxa. Mam nadzieję, że teraz się nie pośmiejecie ze mnie, tylko dam wam dobre show i będziecie zadowoleni. Dziękuję bardzo. Dzięki.